Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. W jednym z ostatnich epizodów na tym kanale YouTube'owym opowiadałem o tym, jak odnaleźć swojego zaginionego drona, jeżeli na przykład nam odleci, jeżeli wyląduje tam, gdzie nie chcieliśmy, co zrobić, żeby go odnaleźć. A w tym odcinku pójdziemy dalej konsekwentnie tym trybem, ciągiem myślowym i pokażę, w jaki sposób wyciągnąć z aplikacji Flight Logi i przesłać je na przykład do DJI albo wyświetlić je na przykład w AirDacie. Flight Logi rejestrują się za każdym razem, jeżeli latacie dronem od DJI i używacie aplikacji DJI Go lub DJI Go 4. Wtedy w aplikacji takie logi z każdego lotu są zapisywane i można je oczywiście też wyświetlić, można ściągnąć je na dysk w postaci plików TXT. I teraz pokażę właśnie w tym filmie, jak to zrobić przy pomocy zarówno telefonu na Androidzie, ale także przy wykorzystaniu telefonu pod iOS-em, czyli iPhone'a. W pierwszej kolejności omówimy telefon pod Androidem, w jaki sposób to robimy. Podłączamy swój telefon pod komputer. Po podłączeniu telefonu powinien być on widoczny w naszym dysku, a następnie wchodzimy do folderu DJI i do folderu DJI Go V4. Tam mamy Flight Records i z tego folderu możemy wybrać daną datę i godzinę. Kopiujemy ten folder w postaci TXT i wklejamy go w dowolne nasze miejsce. Bardzo prosta ścieżka, ja powtórzę ją może, więc mamy nasz telefon, wyświetla się zwykle jako phone, następnie folder DJI, DJI Go V4, a następnie Fly Records. I tutaj już wyświetla nam się lista danych plików tekstowych, czyli to są właśnie DJI Flight Record z daną datą i godziną. Taki plik kopiujemy i wklejamy tam, gdzie chcemy. To jest ta pierwsza czynność. Czyli w ten sposób odnajdziemy flight logi z telefonu na Androidzie, a teraz zróbmy to samo w przypadku aplikacji na iPhone'ie. Żeby uzyskać flight logi z iPhone'a, wchodzimy na ikonkę w iTunes iPhone. Następnie wchodzimy do udostępniania plików i do aplikacji DJI Go 4, a tam jesteśmy w stanie odnaleźć Flight Records folder. Folder Flight Records zachowujemy na przykład na pulpicie naszego dysku i stamtąd już jesteśmy w stanie wyciągnąć z całego foldera plik, który nas interesuje. Następną czynnością, którą możemy zrobić, to jest wyświetlenie naszego logu i przeanalizowanie naszego lotu. Można to zrobić na stronie właśnie airdata.com. Bardzo fajna strona i polecam. Tutaj logujemy się, oczywiście musimy się wcześniej zarejestrować. Przechodzimy do My Flights, a następnie do Upload. Wchodzimy do Upload i tutaj po prawej stronie wyświetla nam się takie okno Drag and Drop albo Select Files. Czyli albo przeciągniemy tutaj, albo wybierzemy i zbiórka tam, gdzie wcześniej przerzuciliśmy pliki, flight recordy, o których mówiłem, wybieramy dany plik. Tutaj widać, że mamy maj, prawie codziennie latałem. Otwieramy któryś z majowych lotów właśnie przykładowy i w tej chwili ten flight log nam się ładuje, za chwilę będzie można go obejrzeć i przeanalizować. Tutaj dokładnie, ja może w tym wideo nie będę omawiał dokładnie AirDaty, ale duża jest funkcjonalność, co mapy, stan baterii i wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby przeanalizować dany lot. Oczywiście, jeżeli wysyłamy do DJI nasze flight logi, one są w formie plików tekstowych, ale analizują bardzo podobnie do tego, co tutaj mamy. Tutaj mamy power, między innymi jakim dronem latałem, jak długi był
ten przelot, ile miałem baterii podczas startu, ile było baterii, jaki stan podczas lądowania, na jakiej aplikacji latałem i tak dalej, i tak dalej. Jaki dystans pokonałem. Tutaj mamy akurat jednostki imperialne, ale można przełączyć też na metryczne. Szereg różnych analiz tutaj można dokonać i przeprowadzić właśnie tych analiz. Tutaj mamy oczywiście stan sensorów, kontroli i tak dalej, pogody ogólne. Tutaj jest data i godzina, detale, powiadomienia i większa mapa. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o wyciągnięcie flight logów z aplikacji, a także wyświetlenie ich w AirDacie. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, życzę miłych lotów i wszystkiego dobrego. Cześć!